A ile masz lat? 13. A puszczasz się? Nie. Nie? Nie. Za 2000. Filmy pokazywane na żywo w internecie przez Grzegorza G. śledzi nawet ćwierć miliona ludzi. Podjęliśmy decyzję, że na podstawie materiału dowodowego, którym dysponujemy, takie zatrzymanie jest uzasadnione. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. W ostatnich dniach zmienił miejsce zamieszkania, przeniósł się do wynajętego mieszkania. Może to wskazywać na to, że być może by próbował ukrywać się, stąd też taka decyzja. Mężczyznę zatrzymano na Piątkowie w Poznaniu. Policjanci zabrali mu komputer. Na cycki gołe, chłopie, bluzka, pyk, a tu cyce gołe, dwa cyce, chłopie, pagoła, chłopie i... Pierwsze informacje o jego skandalicznych transmisjach i nagraniach wpływały do różnych jednostek na terenie kraju 3-4 tygodnie temu. Od tego czasu różne jednostki w Polsce podejmowały takie działania związane z analizą tych materiałów. Decyzje, które zostały podjęte wczoraj, są oparte m.in. także na podstawie tych działań, które przeprowadzili internauci, za co również im dziękujemy, bo można powiedzieć, że takie napiętnowanie tej działalności, oburzenie na temat tego skandalicznego zachowania z całą pewnością zwróciło uwagę policji, także prokuratury. Ekspert do spraw przemocy w sieci, profesor Jacek Pyżalski, uważa, że przykład górala udowadnia, że w sieci nie jest się bezkarnym. Może to być sytuacja taka, w której przynajmniej część osób, które na przykład sądziły, że różnego rodzaju tam ich działanie, nie podlega prawu, bo odbywa się w internecie, to jednak podlega, tak? Więc może być taki mechanizm, że tak to podziała na takie osoby, które śledzą takie informacje, czy dowiedzą się o takiej informacji. Pytanie, czy każdy się dowie, i pewnie nie podziała na wszystkich. Sprawę górala nagłośniła nasza rozgłośnia. Rzecznik praw dziecka Marek Michalak przyznaje, że kiedyś zagrożenia dla dzieci były w piaskownicach, teraz są w internecie. Ja nawet nie nazywam tego kontrolą rodzicielską, a bardziej takim współuczestniczeniem w życiu. Ja bym bardzo chciał, żeby dzieci swoim dorosłym, swoim rodzicom, swoim opiekunom ufały, a nie się bały, tak? Żeby nie zaglądały na jakieś strony dlatego, że się boją, się mama, tata dowie, tylko dlatego, że to jest ich wybór, tak? Że mama i tata powiedzieli, że to jest niewłaściwe, a ponieważ relacja jest dobra i zrozumienie jest dobre, to z niewłaściwych rzeczy nie korzystam. Policjanci wiedzą, kim są poszkodowane w tej sprawie dzieci. Mamy informacje na temat tych nieletnich pokrzywdzonych dziewczynek, ale tutaj w tej sprawie jest wymagane działanie sądu. Tylko sąd może przesłuchiwać takie nieletnie dziewczynki pod kątem tych przestępstw o charakterze seksualnym, które zostały popełnione na ich szkodę, ale już te procedury zostały uruchomione, tak więc czekamy tylko na te materiały, które być może w ciągu najbliższych kilku dni otrzymamy i wówczas będziemy dalej działać, tak by rzeczywiście tego człowieka rozliczyć przed sądem za wszystkie przestępstwa, których się dopuścił. Ile jest tych dziewczynek i w jakim one są wieku? Nie jestem upoważniony, żeby w tym zakresie udzielać informacji.